Znajdujemy się w Raszewie Włościańskim pod posesją, która bardzo mocno ucierpiała podczas ostatniej nawałnicy, podczas burzy śnieżnej. Porywy wiatru dochodziły do 100 km, no i dokonały niestety uszkodzeń znacznej części poszycia dachowego. Uszkodzeniu uległ całkowicie dach, wiatr zerwał pokrycie dachowe i teraz no, będziemy musieli skupić się na pomocy dla rodziny, która nie jest w stanie samodzielnie tego dachu odbudować, no i tym samym zabezpieczyć budynku na kolejne lata funkcjonowania w nim. Mieszka w nim rodzina, która potrzebuje pomocy zarówno samorządu, taka pomoc została pokierowana. Myślę, że jeszcze to nie jest koniec tej pomocy, ale również potrzebuje pomocy dobrych ludzi, którzy no, przyjdą po prostu zaoferować swoją pracę polegającą na odbudowaniu więźby dachowej, położeniu blachy, bo taki też mamy zamiar. Ja też zaproponowałem i zaoferowałem swoją pomoc w utylizacji eternitu, bo częściowo ten dach jeszcze jest pokryty eternitem. Prace, z tego co się tu dowiedzieliśmy dzisiaj, prace te murarskie niezbędne, które też trzeba wykonać, jeśli chodzi o wykonanie szczytów, to będzie wykonywał ktoś z bliskiej rodziny. Natomiast no, apeluję do ludzi dobrego serca o to, żeby też Państwu, którzy ucierpieli w tej nawałnicy, w jaki sposób pomóc. Na tyle, na ile oczywiście możemy pomóc.